Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, kolejny odcinek Uncharted. Oczywiście zaczęło się strzelanie, czyli coś się ogólnie dzieje. Może to i dobrze. Stream chce jeszcze jednego odcinka, więc nagrywam, mimo tego, że poprzedni był... No, chyba najdłuższy w historii, bo się zagapiłem oczywiście. Dobra, amunicja jest, pistolet jest, więc teraz... A tu co? Niby tu można zejść, ale... Wskazówka. Idź do sali balowej. No, chcę iść do sali balowej. Ale tu tak zero konsekwencji, bo niby w jaki sposób tutaj ludzie wchodzą, jak tu drzwi żadnych nie ma. Macie jakiś pomysł? Co tu zrobili w ogóle? Jest balkon, tak? Tutaj to wszystko. Ale nie wiadomo, jak ludzie tu wchodzą. No chyba nie po dachach. Idź do sali balowej. No szkurde, chcę iść do sali balowej. Czy jest Uncharted na PC? Niestety, słuchaj, nie ma. To jest ekskluzyw na PS-a. Dobra, tu są jakieś takie... Może tędy. Tak, tędy. No i co, chyba mi się nie zabije tutaj. Tam jest wskazówka. No, była wskazówka, tylko że ona mi dała tak średnio na jeża. Ła. Witam serdecznie, witam wszystkich, którzy nie śpią o tej godzinie, a powinno już się spać do licha ciężkiego. Dobra, skoczyłem ja wtedy tam. Skocz na ten kamień. Tu? Wskazówka. Jest napisane, żebym tam szedł, ale... Jak? Czy tam na dach się uda wejść? No bo rozumiem, że stąd muszę skoczyć tu. To jest jasne jak słońce. Tam, gdzie jest zielone okno, muszę skoczyć. Czyli tu. Zielone okno jest tu. Aha, tu chyba... Nie, no zaraz.
Skocz, aha! Dobra, 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 dobra. Koleś pokazał, gdzie mam skakać, tak? Czyli... Jeszcze tu zbiorę. Już nie mam nic. Tu. No i gdzie on skoczył wtedy? O, chyba się dźwięk przyciszył. Tim Rordi, halo, halo, skąd to zwątpienie 2 złote i 32 grosze? No, zwątpienie jest stąd, że się zamotałem jak... Dobra. Forza! Jak ja jestem dobry na tym auto-aimie, no! Kurka, ten auto-aim to jest coś takiego... Czy masz wyłączoną muzykę? Tak, mam wyłączoną, słuchaj. Rozumiem, że tutaj mam wejść. Kurka, bić się chcesz? No. Teraz to się troszeczkę postrzelamy. Auto-aim to jest wynalazek, słuchajcie, na konsoli. Okay, do sali balowej już niedaleko. Dla takich gości jak ja. Nathan! Przypuścili mnie! Przydałabym się pomoc! Zaraz tam będę. Znaczy nie tak zaraz, bo trzeba wykumać, jak tu w ogóle zejść stąd. Mam wyłączoną muzykę, żeby YouTube, słuchaj, nie zablokował, bo nawet potrafi nieraz, jak w grze muzyczka gra. A, świetnie. Ła! Kurka, kto jest debeściak? O cholera! Same pistolety mają diabongi. Dobra. No jestem już blisko tutaj czegoś. Nie wiem jeszcze czego. O, jest lina. Trzeba wejść wyżej.
Uwaga. To było cudowne. Chyba mam już dość tej aukcji. O tak, ja też. Dobra, chłopaki, zmiana planu. Za dużo ludzi próbuje się stąd wydostać. Podjazd jest zaplany. Obok sali balowej jest fontanna. Spotkajmy się tam. Dalej, Dupku. Jasne, idziemy. Jak w Matrixie. Masz cela. Nie mam cela, tylko odkryłem auto-aim po prostu funkcję, no i to tyle. O, jest amunicja. Sali, zaczyna się tu robić gorąco. Daj mi jeszcze chwilkę, młody. Leci kasiora. Zaraz, to będziesz mógł przyjechać karawanem. 1 złotego i 65 groszy. Dzięki serdeczne, dzięki. Lecimy dalej. Wow, 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 wow. Kanapki czy robić? Lepiej nie. Dobrze, pan. Chociaż spać mi się nie chce. O, granaty się zaczynają. Jupika jej! Coś tam, coś tam. Ło! Coś za dużo ich tam było. Okej. Pójdę za to do piekła. Szlak. Co? Pusty. Co? A, dureń z ciebie. To jest twój brat. No dobra, trupia czaszka.
Dobry znak. Znak Averiego. Co to? Hodie mecum eris in paradiso. Jeszcze dziś będziesz ze mną? W raju. To powiedział Jezus do świętego Dyzmy na krzyżu, tak. Ale... A liczby? Co o tym myślicie? Pewnie jakiś szyfr. Albo telefon. Panowie. To są daty. Spójrzcie. 1659. To jest data narodzin Averiego. 99. Niech zgadnę. Data śmierci. Według źródeł tak. No to mamy jego datę urodzin, śmierci i coś o raju. Czyli, że szukamy mogiły Averiego. W katedrze świętego Dyzmy. Chwileczkę. Czy Rafe już czasem nie przeczesał tamtego miejsca? Tak, katedrę tak. Widzieliście te symbole? Tak. Występują na starych szkockich nagrobkach. Tak? No, to patrzcie. To miejsce ma nietypowy układ. Katedra jest tu. Ale cmentarz... Narka. ...jest aż tutaj. Nasz Rafe szukał w złym miejscu. No właśnie. Panowie, jedziemy do Szkocji. Zaraz. Czekajcie. Dobrze wiecie, że Rafe się was spodziewa. Dobra, zajmiemy się tym na miejscu. Jedziemy do Szkocji. Ta tylko czeka na taką okazję. No i ma Nadine i jej całą armię jako wsparcie. Tak, ale przecież nie ma tego. Największy piracki skarb wszechczasów mamy w zasięgu ręki. Myślałem, że ratujemy sama. No tak. Wiadomo, to też, ale... Ale potrzebujemy skarbu, żeby to zrobić. Że Elena się na to zgodziła. Jezu, młody. No, żeby to było takie proste... Po wszystkim, co razem przeszliście. Nie zrozumiałabym. Nawet nie dałeś jej okazji. Nie mogę tak ryzykować. Sally ma rację. Zmieniło się. Do gry wszedł Rafe. A ja dam sobie radę sam. Serio. Świetnie. Bardzo dziękuję wam obu za opinię. Wybaczcie. Cześć. No co tam? Mam coś ważnego na PW, ale PW gdzie? Na maila? Hallak 05 czy gdzie? Coś na Facebooku? Trafi, skarbie? No dobrze. Wiem, że nie było ci łatwo. Przez te wszystkie lata. Przykro mi jej, że tak wyszło. Nie win go za to. Przecież tego nie robię. Długo mu zajęło, żeby się ustatkował. Czy ja go zmuszam? To jego wybór. Powiedziałbym przeznaczenie. Tak uważasz? Dlaczego tu jesteś? Bo ktoś powinien mieć na niego oko. No, widzimy się za parę tygodni. Tak. Będę. Dobrze. Kocham cię. Pa. No co, powiedziałem jej, że niespodziewanie przedłuży mi się kontrakt, co zresztą jest prawdą. Tak? Sally, zgódź się. Przyda mu się pomoc. Wiesz, słyszałem, że pogoda w Szkocji dopisuje o tej porze roku. No... Jedziemy do Szkocji. Ha. Widzę, że Rafe nie próżnuje. Wszyscy są w pobliżu katedry, to dobrze. Będziemy mieli ten cmentarz wyłącznie dla siebie. Sally. Tak? Słuchaj, możemy ruszać. W porządku. Powodzenia. Może się skusisz? Nie no, chyba że zamówisz mi taryfę, tak to nie. Dobra, do miłego. Hej, Nate. Tak. Wiesz co? Przynieś mi jakąś błyskotkę, okej? Załatwione. To co? Chodźmy zapalić Averiemu świeczkę, nie? No. Kompletna zmiana. No, w sumie nie. Aż muszę zobaczyć, jak to tu wygląda. Dawno opuszczone. Chyba masz rację.
Znaczono dużą nagrodę za jego głowę, więc mógł się ukryć. Aha. Ciekawe, czy się dźwięk nie przyciszy. Banują na czacie prezydenta? Pana Andrzeja nie można banować. I on mnie chyba też. Nie mogłem sobie poradzić z twoją śmiercią i jego ciągłą frustracją. A jestem pewny, że był gotów mnie zabić, gdybym nie odszedł. Wyobraź sobie, co by teraz zrobił. Nawet nie próbuję. Sam posłuchaj. Jest bezlitosny. Jeszcze bardziej niż wtedy, gdy z nim pracowaliśmy. Słyszałem różne historie. Wiem, ja też. Dzięki temu nie czuję się z tym źle. Słuchajcie, wygląda to tutaj całkiem przyzwoicie, uważam. Przede wszystkim nareszcie nie jest to dżungla. Bo jakby była kolejna dżungla, to bym się wściekł chyba. Tak to zapamiętałeś? Mówisz o katedrze? Tak. W sumie tak, chociaż wspomnienia są trochę zamazane. Ten dźwig, ładunki... Kradzież krzyża chyba trochę zdenerwowała naszego Rejfa. Odrobinę. No. Nawet bym tu sobie pochodził, żeby popatrzeć. Pierwszy plan fajnie wygląda. Natomiast dalszy plan już wygląda bardzo słabo. Wiadomo, no. Natomiast... Gratulacje dla nich za to, że im się chciało zrobić coś innego. Tu trochę klimat jak ten. Avery musiał być w szoku, gdy przyjechał tu po latach spędzonych w tropikach. Wydaje mi się, że wiem, co czuł. Racja, przecież siedziałeś w więzieniu. Właśnie, nie masz pojęcia, jak tęskniłem za zimnem. Lara ma ładniejsze krajobrazy. A, ktoś tu jest wielkim fanem wybuchów. Albo jest mocno zdesperowany. Świnie znalazłem. Co, tu coś trzeba? No, niestety dalszy plan jest na poziomie... Kurka, gry sprzed... ...nastu lat. No, HDR telewizor, słuchajcie, kosztuje bombę pieniędzy jeszcze na razie, także... A gdzie tu trzeba... iść? Tu. Nathan! Dobra. Chyba trzeba tak robić. Możemy użyć tego. O, masz rację. Myślałem, że są przy katedrze. Padli! Padł!
Dobra. Żyjemy. Tak. Was też było miło poznać, Shoreline. Dobra, udało się. Chyba się nas spodziewali. Z tym autoaimem trochę tak za łatwo jest, wydaje mi się. Musimy jak najszybciej pobiec na cmentarz. Właśnie. Ustawiłem to, ale... W ogóle nic nie trzeba robić, tylko właściwie naciskać guzik. Szukaliśmy trochę, ale to tak wielkie miejsce, że przypominało to raczej szukanie igły w stogu sian. No, na przykład przy pomocy dynamiku. Myślisz, że znajdziemy nagrobek z napisem "Tu leży Henry Avery, ukochany syn i słynny film". Trochę tego tutaj zwieźli. Mniejsi mieli kilka kwater mieszkalnych. Czy lubię piwonia? Oczywiście na cmentarzu. Niestety nie lubię. No ale ich tu nie ma. O! Co według ciebie? Uuu. Tak? Dynamit. Hej, ostrożnie z tym, dobra? No bierz jeszcze z tej skrzynki. R1 przytrzymaj. Aha, R. Nie wybuchnie? Niestety tylko jedną laskę dynamitu można wziąć. Lipa trochę. Może tu będzie więcej. Tu wejść nie można. Czy tam trzeba skoczyć, czy co? Aha, w drzwi. Hej, otworzyłem drzwi. To było głośne. Mam nadzieję, że nas nie usłyszeli. Okej. Może hałas wtopi się w pozostałe eksplozje. Możemy chyba przejść przez dach. Ach, za wysoko, żeby wskoczyć. Znajdźmy coś, żeby się wspiąć. Kurka, podsadź. Znajdźmy coś, żeby się wspiąć. Skrzynka jest potrzebna. To nie. Stream do rana jest, człowieku. Znajdź sojusznika. No kurka, chodź tu i podsadź mnie, gościu. Którędy? Te buchy są dużo ładniejsze niż w poprzednich. Częściach. Dużo, dużo ładniejsze. Na
tak, tędy. No, którędy? Czystej nie lubię. Jakieś drinki takie, tego typu rzeczy. Ale to też nie lubię, tylko no, jak już muszę, to piję. Jest coś. Ej, możemy tego użyć do wydostania się. No, kurka się zablokował mi. Żółta skrzynka. No, żółtą skrzynkę właśnie podsadziłem, tylko nie wiem, czy w dobre miejsce. No, również życzę miłej nocy. Kurka, jak tą skrzynkę niby ja miałbym tam zrzucić? Czy jest to opóźnienie streama? Jest. Dupa coś. Nie, nie, streamu do rana nie będzie, zaraz koniec robimy. No dobra, gdzie tą skrzynkę mogę podstawić, żeby się dostać? Tu to mi nic nie daje. Ale nie mogę jej zepchnąć, właśnie o to chodzi, że nie mogę. Ojej. Kurde, można było. Wesoło jest. O nie! O rany! Rany się skończyły?
O, jest kałasznik. Dobranoc, dobranoc. Ja też już kończę za 10 minut. Mogło się źle skończyć. Tak. Wiejmy stąd, zanim ktoś tu po nich przyjdzie. Co ja miałem robić, że co? Aha, tam postawić tą skrzynkę, dobra. Ty nie pomagasz, widzę. Dobra, po tym będzie można wejść. Chyba. Jakby on nie mógł mnie podsadzić. Kurka, tyle razy. Już to praktykowaliśmy. No, to chodź, idziemy. Mam! Ale będzie skakania znowu. O! Cholera! Na tam, wszystko okej? Tak! Idź za mną. Zaczepię tam. No. Dobra, myślisz, że dasz radę? O czym ty mówisz? Ja cię tego nauczyłem. To pokaż, co potrafisz. Widziałeś? A, niedbale. Tu mnie zastanawia. Kurka, chyba tam aż trzeba. No dawaj. Zdecydowanie tam trzeba doskoczyć. Dobra, jestem. Sam, tam jest jakaś drabina. Czekaj, podejdę. Podsadź mnie. No dawaj, co tak słabo? Chodź tu, podciągnę cię. Dawaj. Witam, witam serdecznie. Dzięki. Dobra, dzida robimy stąd. Dobra, jest. Budynek klasztoru. Trzy małe podskoki stąd. Hej, bo zapewne. Dobra, jak sądzę, tutaj trzeba zjechać. Jeżdżamy! Twarzy! Świetna zabawa. O kurde, znowu skakanie. O. Ja tak mogę cały dzień. A za chwilę on płaci nam podwójnie za to, żeby ich sprzątnąć. Idziesz tam, gdzie prowadzi kasa. To okrutne. Będzie gorzej. Idę się odlać, a ty naucz czegoś naszego kadecika.
Co było dalej? Tu mój bunt? Z naszą pomocą go unikał, ale kiedy skończyła się kasa, nie mieliśmy powodu. A generał? Nie przetrwał nawet jednej nocy. Ha, zimne dranie. Cytując Nadine, biznes. Na lewą stronę ja wezmę. Tyle coś się działo. Przydałby się jakiś sam. A? Tak się załatwia takie rzeczy. Zobaczmy, czy to się nie zmieni. Skończyliście już? Cmentarz duchowy na wizję tego gusia. Nie zamierzają przestać, nie? Z powodu domaga się wyników. Jak najszybciej. Udało im się coś znaleźć? Podobno coś odkryli, ale nie znam szczegółów. A tego jak? O, ruszył się. Co do? Nikogo nie ma. Uważaj na siebie. Co to ten Crusader 3? Niedługo będziecie wszystko wiedzieć. Dobra, niczego tam nie ma. Dobra, słuchajcie. Tam poszedł. Mam go. Zleciał. Co za koleś. Zguby znalezione. Bokiem. Dobranoc wszystkim, którzy idą spać. Ja też już idę spać. No, to była niezła jatka. Ponieważ to jest koniec tego odcinka. Musimy się ruszyć. Moi drodzy, żegnam się z wami. Do usłyszenia.